Elon, wszystkim. Dzisiaj chcę Wam pokazać narzędzie, które w jakimś tam stopniu pomaga nam sprawdzić, czy kwalifikujemy się tutaj na transakcję z Synca. Oczywiście, jaki będzie airdrop, czy w ogóle będzie airdrop i ile tego dostaniemy, nie jesteśmy tego w stanie tutaj stwierdzić, aczkolwiek to narzędzie może być nam tutaj bardzo pomocne. Oczywiście, tutaj wklejamy nasz adres. Strona nazywa się, się zitkasync.netlify.up. Zresztą link znajdziecie w opisie tego filmu. Także tutaj wklejacie adres, no i niżej znajdziecie Wasze transakcje, które już tu robiliście ewentualnie właśnie na tej sieci. Dodatkowo. Tutaj zobaczcie jest arbitrum criteria simulation, czyli to tak jakbyście robili te transakcje pod arbitrum. Na tej podstawie tutaj oczywiście jest coś brane pod uwagę. No i u mnie wychodzi, że ja tu będę miał 7250 zk synków, więc zobaczymy czy to w ogóle się sprawdzi, jeżeli w ogóle dostaniemy ten airdrop. Mam tutaj score 11 na 18. No i tutaj mamy oczywiście jakieś transakcje. Mamy tutaj, że były po prostu robione transakcje 2 miesiące pod rząd, 6 miesięcy pod rząd, 9 miesięcy pod rząd. Później mamy interakcje z kontraktami. To tak jak widzicie, ja tutaj mam interakcje z czterema smart kontraktami i więcej niż cztery transakcje. 10 smart kontraktów, więcej niż 10 transakcji, 25 smart kontraktów. I więcej niż 25 transakcji. Mam na tym adresie zrobione ponad 100 transakcji, ale nie miałem interakcji z 100 smart kontraktami, czyli jakimiś tam aplikacjami. Ogólnie tutaj też jest bridge na era, czyli jest podstawowy pierwszy bridge. Później, oczywiście, jest bridge. Jeżeli byśmy bridgeowali więcej niż 10 tysięcy, tak widzicie, ja się tutaj nie kwalifikuję, jeżeli chodzi o zsync light no to tutaj mamy bridge na light 3 transakcje na lajcie 5 transakcji na lajcie no i tutaj 10 transakcji na lajcie ja zamierzam to jeszcze tutaj wykonać i wam w sumie pokażę jak to zrobić no i tutaj jeszcze mamy volumen czyli volumen naszych transakcji ja się tutaj kwalifikuję na 10 tysięcy dolarów wolumenu oczywiście tutaj Mamy też informacje z ZK Lite, czy zostały zrobione bridge, jaki jest Wolumen. tutaj mamy transfer volumen, no i total volume. No i teraz oczywiście activity. Później mamy jeszcze dodatkowe inne informacje jak tokeny i NFT. Tak jak widzicie ja tutaj mam jakieś dodatkowe rzeczy, bo to na bieżąco po prostu człowiek robi. Ja już sam nie wiem, co gdzie robiłem i co gdzie mam. Oczywiście, część tego mam nagrane na filmach, część Michał nagrywał. No i tak jakoś sobie radzimy. Na Discordzie też mamy praktycznie całą historię tego wszystkiego, co robiliśmy. No i tutaj są protokoły. Tak jak widzicie, ja dzisiaj wykonałem tu kilka rzeczy. Tak jak tutaj zobaczcie, zrobiłem swapy na Senswap, na Orbitreze, na SpaceFi, Mute. To zrobiłem dzisiaj. Kolejne. Te, właśnie transakcje, jak widzicie, tych transakcji tu jest więcej i wolumen jest tutaj największy. Później mam tu jeszcze coś takiego jak Izumi Finance. Tu Wam mogę pokazać, jak zrobić dodatkową transakcję. Wystarczy kliknąć oczywiście tutaj w to Izumi Finance, otworzy nam się kolejna strona, czyli dokładnie ta strona, gdzie chcemy zrobić te transakcje. No i to ona wygląda w ten sposób. Tutaj mamy możliwość swapowania także my będziemy tutaj swapować ether na powiedzmy USDT, USDC, a w sumie to ja mogę te USDC przesłapować na ether, więc ja całe te moje USDC wezmę i zamienię sobie na ether. Dajemy aprowa, oczywiście pojawia nam się MetaMask, zaznaczamy tutaj maksimum, dajemy dalej, potwierdzamy. I czekamy aż transakcja nam się zatwierdzi. Oczywiście, jak już transakcja została zatwierdzona, no to klikamy tutaj swap. Także klikam swap, potwierdzam tą transakcję. Zobaczcie, tutaj mam gaz, niby 10 dolarów, ale to zaraz zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Oczywiście na to trzeba zwracać uwagę, a czy tu jest 10 dolarów i to jest razem z gazem, tam fi. Zaraz zobaczymy na ether ile tak naprawdę te Fi wyniosło. Cyk 5,65 dolara. Tyle wyniosło Fi, po prostu na tej transakcji. Więc czasami dużo, czasami mało. Ja tych transakcji troszkę tutaj sobie wykonuję, żeby po prostu mieć jakąś tam kwalifikację. Zresztą na tej stronie też będzie widać, ile tak naprawdę Fi wydaliśmy już na ten protokół, wracamy tutaj, transakcja jest wykonana pewnie jak odświeżę tutaj stronę po jakimś czasie no to to się pojawi, chociaż nie wiem czy teraz się to od, od razu nie pojawi, na tym Izumi to było no nie, nie pojawiło się od razu, zobaczcie zrobiłem Wufi, tu jest jeszcze jakiś Maverick, jak widzicie ja tych transakcji miałem tutaj więcej, oczywiście tu jest więcej dużo tych wszystkich transakcji. Tutaj mamy zk sync ID. Zobaczymy w ogóle co to jest. A tu można po prostu wymintować ID. Mamy żeby przełączyć sieć. Zaraz się przełączymy. Mint your ID. No to sprawdzimy czy jest coś takiego dostępne na zk Syncu szukamy, please switch the z -Sync era mined czyli jeszcze tutaj muszę na erę przełączyć mamy era mined odświeżamy jeszcze raz tą stronę patrzymy tutaj czy jest taka Domena na highsocholicy ZK Sync. Próbujemy ją mintować. Ile coś takiego kosztuje? Zaraz zobaczymy. Takie coś kosztuje 0.02 ETH. Jeżeli Ether kosztuje nam tu w okolicach 1600 dolarów, to zaraz zobaczymy, ile po prostu nas to by kosztowało. Jest to 32 dolary. Także. Wydaje mi się, że jest to dużo. Także ja to olewam na ten moment. Nie trzeba oczywiście tego wszystkiego mintować, to, czyli to mi się nie podoba. Później mamy Zitké Słop. Coś takiego. Oczywiście też musicie uważać i nie podłączać wszędzie swojego portfela. Tu jak widać, te wszystkie platformy wyglądają legitne. Warto też oczywiście później ewentualnie z. Portfela to odpiąć, czyli użyć sobie po prostu riwołka. No, ale my tutaj się podłączymy Metamaskiem. Podłączymy portfel. Mamy, mamy tutaj możliwość tradowania. Także zrobimy tutaj trade'a na 01 Etera. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj jest Fi. Zobaczymy, ile nam tutaj zje. 01 ETH 167,55 centów nie jest tak źle. Także tutaj transakcja została wykonana. No, i tutaj zesłapowałem, tak jak widzicie, to w jedną stronę. W ogóle jest informacja, że tutaj 71% zostało mi zrefundowane. Czyli tutaj zaraz zobaczymy, ile wyniesie te FI, niech tutaj nam się to tylko wgra. Zobaczcie, Fi wyniosło tutaj 18 centów. Także transakcje na ZK Sync nie są takie drogie. Można się tutaj po prostu pobawić. Także tutaj zrobiliśmy z na USDC. A teraz na innej platformie zrobimy znowu odwrotnie. Tylko co my tutaj możemy jeszcze sobie wykorzystać? Nie znam tutaj tych wszystkich rzeczy. Tutaj jest zetka name service. To akurat chyba brałem. Zobaczymy co to jest ten nomis. Nomis mint score. MetaMask. Tutaj możemy sobie wymintować jakieś punkty. No, w ogóle jest jakiś, zobaczcie tutaj, reflink. No, zaraz zobaczymy, o co tutaj chodzi. Coś się tutaj wgrywa. O, mamy tutaj oczywiście jakieś punkty i można sobie mintować różne rzeczy. Update score. Tu może nam zabrać jakąś transakcję, jakieś fi. Widać, że jest dolar. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle opłaca się tutaj. Robić. No tak, mam wymintowanego score, czyli mam po prostu wymintowanego NFTka i to jest coś takiego. No, także zapłacone FI. Jedna transakcja więcej zrobiona. Tutaj mam score 6651 na 100 punktów. No i możemy iść z powrotem, poszukać co tutaj ciekawego jeszcze jest. Symbiosis, tu robiłem Dzisiaj te trady Maverick Tutaj jest mało, co to jest Zaraz zobaczymy, czy tutaj Można trade'ować. A, to jest gra, to zobaczcie To tutaj nie grałem Znaczy łączyłem z tym Ale nie za bardzo tam poszalałem Jeśli chodzi o to Mamy tutaj Maverick Zobaczymy o co tu chodzi O, tutaj mamy słapa. No to tutaj zrobimy ten swap Czyli bierzemy USDC, bierzemy ETHERA, bierzemy cały ten high z powrotem i swapujemy. Czyli trzeba dać pozwolenie, oczywiście. Klikamy, cyk, cyk. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o robienie tych transakcji na ZK synku Jest to wszystko proste, tylko oczywiście czasochłonne. No i do tego najlepiej używać. Portfela testowego, tak jak widzicie tutaj, 79 centów za tą transakcję. Ale tu też jest jakiś refund. Także zaraz zobaczymy, jak to wygląda na ZK Synku. Ile tak naprawdę zapłaciliśmy? Zapłaciliśmy 21 centów Fi. Tak to wygląda: 21 centów Fi na Mavericku. Czyli dom moje etery do mnie wróciły. Tutaj zobaczymy, czy te transakcje się pojawią. Pewnie jest potrzeba trochę czasu, żeby to się tutaj zaktualizowało, ale kilka transakcji tutaj oczywiście mam zrobioną. I tutaj mamy ranking, tabela. Zobaczymy, co tutaj się nam wyświetli. Oczywiście tu są inne portfele. To ja w ogóle tych portfeli tutaj nie znam. Zobaczcie, ile tego tu jest. To jest cały ranking. Tutaj z Multi Wallet możecie dać kilka waszych portfeli i sprawdzić sobie jak to wygląda w praktyce. Czyli jeśli macie dwa portfele, tak jak ja, no to można je tutaj wkleić i zobaczyć co tam się dzieje. A zaraz spróbujemy to podglądnąć. Wklejacie portfele, klikacie tutaj Start. No i czekamy. Ja tutaj wkleiłem trzy portfele. Jak widzicie mają różną tutaj... Statystykę, tu jest ranking. Pierwszy portfel ma 319 tysięcy 319 miejsce, dropowy ma 31 760. No i tutaj jest 291. Tu akurat często ten adres używam do różnych rzeczy, jako testowo, by się bawić. No, i tu też najwięcej w sumie chyba wszystkiego nadrzaskałem. Zobaczcie, tutaj jest dni 28, week 16, 6 miesięcy. Zabawa, balans. Mam 1000 dolarów na nim. Transakcje, volume, tu są bardzo podobne te wolumeny. fee, tak jak wam mówiłem, zobaczcie w sumie 46 dolarów fee na 142 interakcje. Tyle tutaj zapłaciłem. Zobaczymy, czy to się nam opłaci. No, i tutaj jeszcze mamy dodatkowo informację, że 39 kontraktów. 3 razy używałem bridge'a, bridge value, czyli zobaczcie, 3000 dolarów. Przebridżowałem 2 etery, wymintowałem 22 nfteki. Ostatnia, inter, light interaction, czyli tutaj mamy interakcję na lajcie, No, i tutaj mamy też. Ostatnie interakcje na lajcie 37 minut temu, bo tutaj po prostu robiłem sobie ponownie transakcję. Transakcję tutaj na tym ZK Sync Lite postanowiłem zrobić na Zigzag Exchange. Tu się już wcześniej bawiłem, ale po prostu ustawiam market. Dajemy buy lub sell Ether. Zobaczcie, klikamy buy, podpisujemy. Czekamy aż transakcja zostanie wykonana. Także. Chwilę to trwa cyk. No już tutaj kupiliśmy, jak widzicie, ja tutaj mam natrzaskane aż 16 transakcji, także trochę tego jest. No i to by było tyle, jeśli chodzi o zigzaka i ZKSynka light. Tak jak widzicie, tutaj jest light. I to jest tylko opcja właśnie do handlu na Lite, A jeżeli chodzi o handel na tych innych protokołach, no to mamy tam oczywiście mnóstwo innych dostępnych aplikacji stron, to co poprzednio, czyli macie te wszystkie transakcje. No ja jestem ciekawy, co z tego w ogóle tutaj będzie. Oczywiście, można tutaj się pobawić i starać tutaj wszystko wypełnić, ale ja aż takiej schizy nie mam, nie znam tego wszystkiego. Oczywiście zanim podłączam portfel, to trzeba też to sprawdzić, czy faktycznie ma to sens i nie podłączać do wszystkiego. Tak jak widzicie to robiłem wcześniej, więc tutaj nie bałem się tego zrobić. No i to co tutaj znam, to jeszcze kojarzę tego Open Ocean. To wydaje mi się, że warto może zrobić. Chodzimy. Łączymy oczywiście portfel. I nas przełącza od razu na re. Dajmy Metamask. Połączyło. No, i tutaj też mamy możliwość swapowania tokenów z jednego na drugi. To nie jest żadna dźwignia, jest to po prostu zwykły swap. Czyli, zobaczcie, możemy tutaj kliknąć, że chcemy zesłapować tyle Ethereum za 16 dolarów na USDC. Dajemy swap. Pokazuje nam się tutaj. Informacja ile to będzie kosztować. Zobaczcie około 1 dolara. No jednak trochę trzeba tutaj się namęczyć i trochę siana wydać, żeby te transakcje wszystkie zrobić. I potem jeszcze mamy tutaj z takich znanych protokołów. No to ten pancake Swap można ogarnąć. No i to by było tyle. Dajcie znać w komentarzach jak u was to wygląda, jaką macie punktację i zwróćcie uwagę tak naprawdę ile tutaj u góry wam wyliczyło rewards. Także dajcie znać u mnie jak widzicie jest 7250. No jestem ciekawy czy to będzie dokładnie tyle, czy to po prostu jest taka tylko symulacja. Jakby wpadło 7000 i niech chociaż jest to po dolarze, no to i tak by było nice. Tak, jak na przykład arbitrum, czy coś tam. No ale zobaczymy, nie ma się co tutaj napalać. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Hej.